Pałac pamięci, albo inaczej technika loci, to jedna z najstarszych technik, znana już w starożytności. Polega ona na kojarzeniu haseł, które chcesz zapamiętać, z określonymi miejscami w Pałacu Pamięci. Owym Pałacem Pamięci może być dowolne miejsce, które dobrze znasz. Twoje mieszkanie, Twoje biuro czy sala lekcyjna, czy nawet może być to jakieś wymyślone przez Ciebie miejsce. Obecnie ta technika ma wiele rozbudowanych wariacji, ale my na potrzeby tego kursu skupimy się na najprostszej wersji. W Pałacu Pamięci wyznaczamy makrostacje i mikrostacje, zwane też loci. Jeśli Twoim Pałacem Pamięci będzie Twoje mieszkanie, to poszczególne pomieszczenia jak salon, kuchnia czy łazienka będą stanowiły makrostacje, natomiast mikrostacje będą punktami w obrębie jednego pomieszczenia ułożonymi wzdłuż określonej linii. Ta linia będzie stanowiła trasę, wzdłuż której będziemy się przemieszczać. Przykładowo możesz takie mikrostacje wyznaczyć w kuchni. Muszą to być obiekty, które zawsze stoją w tym samym miejscu, np. lodówka, zlew czy okno. Stacje nie mogą się powtarzać, to znaczy, że jeśli masz dwa okna, to możesz użyć tylko jednego z nich. Muszą to być obiekty o charakterystycznych cechach. Na przykład jeśli wybierzesz jedną szafkę kuchenną, powiedzmy z półkami, to nie wybieraj na kolejną stację podobnej szafki, ponieważ mogą Ci się one pomylić, nawet jeśli nieco się różnią, na przykład kolorem czy układem półek. Po danym pomieszczeniu będziemy się przemieszczać wzdłuż określonej trasy, którą również musisz na początku wyznaczyć i konsekwentnie się jej trzymać. Najlepiej, jeśli będzie ona biegła wzdłuż ścian wokół pomieszczenia. Nie może się przecinać ani plątać. Spójrzmy na przykładowy plan Pałacu Pamięci. Cały dom to Pałac Pamięci. Przedsionek, salon, łazienka, kuchnia i pokój to makrostacje, a te zielone kółka to mikrostacje. Każde pomieszczenie ma po kilka takich charakterystycznych loci. W obrębie kuchni wyznaczone mamy 5 takich mikrostacji. Kuchenka, mikrofalówka, zlew, lodówka i drzwi. Załóżmy, że chcemy zapamiętać następujące hasła: żaba, kino, kwiaty, słoń i plecak. Musimy połączyć każde z nich w dziwne i zabawne skojarzenie z kolejnym loci. Pierwsza para to żaba i kuchenka. Wyobraź sobie, że żaba urządziła sobie jacuzzi w garnku z gorącą wodą, który stoi na kuchence. Druga para to mikrofalówka i kino. Kino kojarzy mi się z popcornem, który można też zrobić w mikrofalówce. I tak tworzymy skojarzenia i wizualizacje dla poszczególnych par. Następnie przemierzamy w myślach trasę wzdłuż punktów w kuchni i powtarzamy nasze obrazy skojarzeń dla utrwalenia. W realiach przedszkolnych można tę technikę wykorzystać do nauki słówek w sali. Wyznaczcie wraz z wychowawcą takie punkty, w których będzie można umieścić np. wizualne fiszki albo inne tematyczne plansze. Utwórzcie z dziećmi skojarzenia i powiążcie je z wybranymi wcześniej miejscami. Co jakiś czas możecie te plansze zamieniać, stare zabrać, a powiesić nowe słówka i tworzyć nowe skojarzenia.